dzisiaj Wam pokażę, jak bardzo prosto ustawić sobie, żeby taśma, zwijacz poduszki powietrznej był na środku, żeby go nie zerwać, dając nierówno przy pełnym skręcie. A więc najprościej jest liczyć sobie obroty. W tej chwili znacznik, to jest od Seicento pająk, znacznik mamy tutaj, jak widać, na środku, to mamy znacznik i tutaj mamy trzy takie kolucha, nie wiem jak to nazwać, no ale ja to nazwałem koluchami i chodzi o to, żeby był na środku ten środkowy. I teraz pokazuję, jak to policzyć sobie, czyli ustawiając go mniej więcej tak, sprawdzamy, czy na pewno to jest na środku, czyli w przypadku Seicento to są dwa obroty, czyli kręcimy najpierw w prawo, sprawdzając prawy kierunek, czyli mamy pierwszy obrót. Drugi obrót i już nie mamy możliwości więcej, więc wracamy. Pierwszy obrót i drugi obrót. I dokładnie sprawdzamy teraz w drugą stronę. Pierwszy obrót. Drugi obrót. I tu mamy troszkę więcej, więc wracamy. Pierwszy obrót. I drugi obrót. W tej sytuacji mamy pewność, że zwijak jest na samym środku,